18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, przyszły papież i święty Jan Paweł II. On również zawierzył siebie i ojczyznę opiece czarnej Madonny. Totus tuus Mario. Przed dzień stulecia urodzin naszego papieża warto przypomnieć, że to stulecie to nie tylko czas miniony, ale też i zobowiązanie do tego, by Polskę, którą teraz mamy, utrzymać w dobrej kondycji duchowej. Gromadzimy się, a szczególnie dzisiaj, wspominając tę jakże wymowną, okrągłą rocznicę narodzin wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, nie sposób nie wspomnieć o jego świadectwie, o jego nauczaniu na temat działania w nas Bożego Ducha. Powołanie na Placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki stało się swoistym symbolem nie tylko przemiany w naszej ojczyźnie, ale śmiało można powiedzieć przemiany w całej Europie i w świecie. Wspomnę kilka myśli, które Jan Paweł II poruszył na naszej ziemi. Niemal 30 lat temu, gdy gościł w Kielcach i modlił się razem z Kielczanami na lotnisku w Masłowie. Pamiętamy tamtą pielgrzymkę, która była osnuta wokół dekalogu. Jan Paweł II zatrzymał się w szczególny sposób nad czwartym przykazaniem. I tak mówił. Odkupienie świata dokonuje się naprzód przez rodzinę. Nowe przymierze łączy się ze starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadające jej powinności czci ojca twego i matkę twoją. Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw. Słowa czwartego przykazania skierowane do dzieci, do synów i córek, mówiące czci ojca i matkę swoją, z równą siłą jednak odnoszą się też do rodziców. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki. Można by powiedzieć, że 30 lat temu te słowa brzmiały trochę jak proroctwo. Bo dzisiaj coraz częściej słyszymy o tym, że rodzice nie dorastają do rangi, do miana, aby być troskliwym ojcem czy matką. A właśnie to przykazanie nie tylko daje im bezwarunkowe prawo do szacunku ze strony dzieci, ale jak mówił Jan Paweł II, jest też swoistym zobowiązaniem, wezwaniem, aby rodzice dorastali do tej pozycji, która ze wszech miar domaga się szacunku od swoich dzieci. Mówił do całej Polski i równie miał przed oczyma, miał w sercu dobro i potrzebę każdej polskiej rodziny. Wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalili na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi.
Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat i dar życia, życia Bożego, które jest w każdym z nas. Woła papież: każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny, ale dar bezcenny. Trzeba zmienić stosunek do dziecka poczętego, nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie. Tak mówi się często o nieoczekiwanym dziecku. To nigdy nie jest ono intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choć wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, mówi papież, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swej życiowej stabilizacji. Niech więc ta dzisiejsza modlitwa i to radosne pochylenie się i dziękowanie Bogu za dar wielkiego Jana Pawła II będzie też wezwaniem dla nas, abyśmy jego nauczanie wcielali w życie na co dzień. Amen. Zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Hosanna,
to czyńcie na moją pamiątkę. Pełni wdzięczności ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Mądrość Boża zastawia swoją.
Teraz w ramach dziękczynienia po Komunii Świętej dziękczynienia Bogu za świętego Jana Pawła II. Za chwilę usłyszymy jego głos, ale też usłyszymy utwory muzyczne, które są z nim związane. Ale zanim to nastąpi, chciałbym poprosić tutaj pana wojewodę oraz panią dyrygentę Edytę Bobryk, żeby nas wprowadzili w klimat tego dziękczynienia. Drodzy Państwo, bardzo nam miło Państwa tutaj przywitać i przyjąć tymi znakomitymi utworami i fragmentami Kongregacji Świętego, które już za chwilę Państwo wysłuchacie. Natomiast ja chciałam tylko i wyłącznie przedstawić Państwu wszystkich artystów, którzy za chwilkę tutaj na Państwa się zaprezentują, a niektórzy już się zaprezentowali. Renata Drost, znakomity sopran, znany z programów telewizyjnych, między innymi Filharmonia na Wesoło Waldemara Malickiego, Andrzej Wiśniewski, tenor, solista zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Darek Bernatek, znakomity wokalista, laureat wielu konkursów muzycznych, między innymi również programu telewizyjnego Droga do Gwiazd i The Voice of Poland. Karolina Opałko, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Marcin Janaszek, również z Wojewódzkiego Domu Kultury. Towarzyszyć im będą chór garnizonowy w składzie dziś bardzo mocno okrojonym, ale tak musi być. Natomiast solistami z chóru garnizonowego są Ania Babiś, Bożena Moszyńska, Monika Kielich, Maciej Dąbrowski i akompaniuje temu chórowi oczywiście Radosław Suliga. Zabytkowy pojazd, który tutaj Państwo widzicie, to na później pomszy, dzięki grzeczności i uprzejmości pana Marka Adamczaka pojawił się, będzie można później pomszy, zrobić sobie jakieś fajne zdjęcie na pewno na tym pojeździe. Pojazd pochodzi z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski z roku 1979. Więc jest to naprawdę niebywały okaz. Dziękujemy Państwu serdecznie i już za chwilkę zapraszamy do wysłuchania, ale wprowadzenie do programu. Szanowni Państwo, czcigodni księża, w pierwszych słowach chcę podziękować Wam za piękną liturgię, jaką mieliśmy w tej chwili. A poza tym tak, dziękuję naszym parlamentarzystom, komendantom, dowódcom, Wam żołnierze i Wam nasza społeczności tu lokalnej. Cóż można powiedzieć o świętości? Co byśmy nie powiedzieli, to będzie zawsze mało. Mam wrażenie, że takim instrumentem, którym my ludzie możemy przekazać coś Bogu, że kogoś określamy świętym, jest ten śpiew. Jest to chyba bliska forma Bogu, takiej naszej od serca wypowiedzi. Tą, którą bardziej czujemy tą wypowiedź. Bo to papież mówił, że my mamy być w środku bogaci. I chyba to się zadziało, bo to, co on powiedział, nie lękajcie się na początku, posłuchaliśmy, ale mówił wiele słów. I ja tak patrzę na jego życie i maluje mi się w oczach pewien obraz, jaki stworzył tym życiem. Patrzcie, pierwsze tak wymowne, jak stanął na balkonie. Powiedział, że przyjechał z dalekiego kraju. Ale tak naprawdę to ten kraj przywiózł tam, do Rzymu. Odnowił naszą Polskę. Myśmy wtedy zaistnieli na nowo. Niektórzy chcieli zapomnieć, że Polska jest. A on to uzmysłowił światu, że myśmy tam byli. Później wiele obrazów, ja przecelowo nawet ich nie opiszę, bo je pamiętamy, ale to jego umieranie. Pamiętacie, jak ciężko było? On malował ten obraz, a dopełnieniem była chyba ta księga na jego trumnie, która się zamknęła. I ten obraz, myślę, ułożył się w takie dla mnie czytelne dzieło. Dzieło bliskie, które my tu widzimy. Widzimy Matkę Chrystusa. Mam wrażenie, że obok Chrystusa jest tam papież jeszcze, którego matka właśnie tuli. Bo on chciał tam być. Pozwólcie, że jeszcze coś od siebie, ale co by nie było, to będzie za mało.
Totus tuus, Karol rzekł. Świat usłyszał, zmienił bieg. Totus tuus, cały twój. Tobie, Boże, daję żywot swój. Przez tę, która Tobie była miła. Przez tę, która Tobie była, która Tobie zawierzyła. Totus tuus, JP2. Niech się dzieje wola Twa. Mam modlitwą leczyć świat. Mam udzielać dobrych rad. Totus tuus, szeptem rzekł. Świat usłyszał, wstrzymał bieg. Totus tuus, Boże mój, składam Tobie żywot swój. Z Tobą żyłem i skonałem. Wieczność nieba otrzymałem. Totus tuus. Myślę, że po tych słowach jedynie śpiew tego chóru, który dzisiaj widzimy. Ostatnio jak tutaj byłem i Państwo byli, oni byli na chórze, a dzisiaj są z nami. Oddaję Wam głos. Oh,
Ludzka słabość osadzona przez wiarę w tajemnicy Chrystusa staje się źródłem Bożej mocy. Dlatego apostoł pisze, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Cierpienie więc człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych. Jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa. Dlatego tak bardzo sobie cenię każde spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi. Dlatego tak bardzo liczę na owocność ich słabości, ich bólu.
Święci Maryi, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami. Czuwaj nad naszą niewzruszoną wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dzieci. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, Obmienica Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona w przybytku Trójcy Najświętszy. Amen. Rodzi prawdziwe dobro, musi nosić na sobie znamię prawa. Dobra tego oraz wszelkich dalszych osiągnięć każdej dziedziny pragnę życzyć Polsce jak największej obfitości. Pozwólcie, szanowni panowie, że będę to dobro uważał nadal za moje dobro. Że będę tak samo głęboko odczuwał mój udział w nim, jakbym nadal mieszkał na tej ziemi i
był obywatelem tego państwa. I z taką samą też, a może nawet jeszcze powiększoną przez oddalenie siłą, będę odczuwał nadal wszystko to, co mogłoby Polsce zagrażać, szkodzić, przynosić jej ujmę, co mogłoby oznaczać zastój czy załamanie. Pozwólcie, że nadal będę tak odczuwał, tak myślał, tak życzył, bo to się mówi. Przemawia do was syn tej samej ojczyzny. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Zatoka lasu z gór stępuje i cicho szemrze górski potok. Gdy słowo znagła się znajduje w powodzi słonecznego złota. Człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata, cichością swoją i milczeniem. Oto się wzmocze góry w plata, góra się wplata w sens istnienia. Przez wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Co też powiedzieć chcesz strumieniu? Kiedy spragnieni wodę piją, kiedy z nazwiska i z imienia mijają tak jak świat przemija. I sensu odkrycie, że sedno w tym, że ma sens życie, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens.
Ojcze Święty, bardzo dziękuję Ci, żeś tak rozruszał młodzież, że mam oczywisty dowód, który zamieni się za chwilę w moją prośbę. Mianowicie, sam widziałeś, że gdy prosiłem tę młodzież, ażeby przestała, nie posłuchała mnie. I ten dowód raz jeszcze się potwierdził. Jako ostatnia deska ratunku, czy rzeczywiście nadal będą mnie słuchać, czy już nie, proponuję, zaśpiewajmy. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem,
które pochodzi z ust Bożych. Głębię, co obfity wyda plon. Niech Twe proste, mądre słowa porządkują chaos
nawiązując kontakt religijny z człowiekiem. Kościół utwierdza tego człowieka w jego naturalnych więzach społecznych. Historia Polski potwierdziła to w wybitnym stopniu, że Kościół w naszej ojczyźnie starał się na różnych drogach o wychowanie wartościowych synów i córek narodu, dobrych obywateli, pożytecznych i twórczych pracowników w różnych dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego. Płynie to z podstawowej misji Kościoła, który wszędzie i zawsze zabiega o to, aby uczynić człowieka lepszym, bardziej świadomym swej godności, pełniej oddanym swoim zadaniom życiowym, rodzinnym, społecznym, patriotycznym, aby uczynić go ufnym, mężnym, świadomym swoich praw i obowiązków, społecznie odpowiedzialnym, twórczym i pożytecznym. Kościół dla tej swojej działalności nie pragnie żadnych przywilejów, a tylko i wyłącznie tego, co jest niezbędne do spełnienia jego misji.
wyrażając wdzięczność księdzu proboszczowi, że nas tu zgromadził i wszystkim artystom i tym, którzy uczestniczyli w tym zgromadzeniu, prośmy teraz, by Pan błogosławił nam na dzień dzisiejszy i każdy kolejny dzień kroczenia za Nim. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bardzo ładnie śpiewały. Śpiewać umiecie. Milczy wszystko teraz. Jak ich pochwaliłem za śpiew, to zamilkli. Szukam ludzi.